Cześć, Ada Palka, jak się macie? Co, jedziemy? Dzisiaj trening ogólnorozwojowy z nietypowym sprzętem, jakim jest krzesło. Możecie robić przez okrągły rok taki właśnie trening. Zaczniemy od rozgrzewki po stretching. Ruszcie się ze mną, do dzieła! Zaczynamy od rozgrzewki. Przechodzimy do podskakiwania na skakance, na przemian. Nie potrzebujecie w ogóle skakanki, możecie tylko wykonać imitację tego ruchu. Z nogi na nogę, dogrzewamy całe ciało, mocno spinamy brzuch, pracujemy również rękami. I obunóż podskoki. Minimalne skoki, lekko uginamy kolana, sylwetka jest wyprostowana, dogrzewamy ramiona i znowu z nogi na nogę. Tak jest, super. Oddychamy spokojnie, wdech nosem, wydech ustami i obunóż. Cały czas pracują ramiona i przechodzimy do biegu w miejscu. Obszerna praca ramion. Wysoko unosimy kolana, palce zadarte u nóg. Bardzo dobrze. Słuchajcie, dodajemy ramiona. Boksowanie w przód. Cały czas nogi pracują. Napięte pośladki, napięty brzuch. I wracamy do biegu. I wracamy do podskakiwania przez skakankę. Z nogi na nogę. I obunóż. Delikatne wyskoki w górę. Jeszcze chwila. I bieg w miejscu. Przyspieszamy i zwalniamy. Znowu przyspieszenie. Zwalniamy i jeszcze raz. Ok. I teraz wykonujemy skłony w przód. Wytrzymujemy chwilę. Ręce idą w górę. Nogi. I przenosimy ręce w górę. Wydech. Puszczamy powietrze. Wydech. Wydech. Dobrze. Skrętoskłony. Trzy. Dwa. Jeden. I przechodzimy znowu do skłonów. Wyprost. Góra. Trzy. Cztery. Pięć. I ostatnie przeskoki. Jak się czujecie? Jesteście rozgrzani? Za chwilę zaczynamy trening właściwy. I obunóż. Jeszcze chwila. Raz, dwa, trzy. Ok. Zaczynamy trening właściwy. Pierwsze ćwiczenie to przysiady. Jak wykonać poprawnie przysiad? Stajemy gdzieś 10 cm od krzesła. I teraz przy zejściu mocno wychylamy miednicę, żeby usiąść poprawnie. Kolana nie wyprzedzają stóp. Trzymamy sylwetkę wyprostowaną. Wydech w górę, wdech w dół. Wydech, wdech. I jedziemy 20 powtórzeń. Wydech. Dwa. Trzy. Delikatnie dotykamy pośladkami krzesła. Cztery. Pięć. Sześć. Wydech. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jesteśmy na półmetku. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Jeszcze dwa powtórzenia. Dziewięć. Bardzo dobrze. Drugie ćwiczenie. Dajemy sobie ręce na krzesło. Prostujemy nogi. Przechodzimy do tak zwanych dipów, czyli pracujemy nad tricepsami. Miednica jest blisko, pośladki są blisko krzesła. Schodzimy minimalnie w dół, wychodzimy w górę. Dwa. Wydech. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Ostatni raz. Dziesięć. Super. Tutaj wykonujecie tylko 10 powtórzeń, bo to jest bardzo trudny element. Następnym elementem będą podpory. Przechodzimy do podporu, żeby poprawnie wykonać podpór. To barki muszą być bezpośrednio pod nadgarstkami. Mocno napinamy brzuch. Nie wystawiamy za bardzo miednicy w górę. Trzymamy linię prostą i przyciągamy
Na zmianę raz prawą, raz lewą nogę do klatki piersiowej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wydech. Dziewięć, dziesięć, jeszcze dziesięć powtarzamy. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ok, dalej zostajemy w podporze i teraz przechodzimy do męczenia pośladków. Podnosimy maksymalnie w górę nogę, palce są skierowane na siebie, czyli zadarte, dostawienie i druga noga wykonuje to samo cały czas. Stabilizujemy całe ciało, mocno trzymamy pozycję podporu przodem. Wydech w górę, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, napinamy brzuch, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze dziesięć powtórzeń, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć, bardzo dobrze. I słuchajcie, na koniec cardio. Wykonujemy 20 razy sumo ze skokiem. Mocno schodzimy w dół, angażujemy głównie przywodziciele, pośladki i zewnętrzną część uda. Trzymamy sylwetkę i wracamy do zeskoku. Oczywiście trzymamy linię prostą ciała, mocno spinamy brzuch w tym momencie. Jedziemy. Raz, dwa, wydech w górę. Trzy, cztery, na zewnątrz palce. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze dziesięć, dwa, super, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, ostatnie powtórzenie, ekstra. Rozluźniamy mięśnie i przechodzimy do drugiej serii. Pamiętacie pierwsze ćwiczenie? Zaczynamy od przysiadów, wykonujemy je 20 razy. Wydech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, ostatni raz. Super. I teraz przechodzimy do tak zwanych dipów. Na tricepsy, czyli tylnia część ramienia, 10 powtórzeń. Wydech w górę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ostatni raz. Ok. Następne ćwiczenie w podporze. Tak zwana wspinaczka górska. 20 powtórzeń. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, jeszcze 5, 3, 2, 1. Bardzo dobrze, zostajemy w podporze. Ja wiem, że jesteście zmęczeni, ale damy wspólnie radę. Góra, pośladki, mocno napinamy brzuch, wydech w górę. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze tylko 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i ostatnie powtórzenie. Bardzo dobrze. Przechodzimy do cardio, czyli ze skoki do pozycji sumo. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i ostatni raz. Bardzo dobrze, luz. Rozluźniamy nogi i przed nami trzecia seria, tak jest. Jeżeli czujecie trochę lędźwia, możecie się lekko wycofać, żeby wykorzystać większą powierzchnię krzesła. I siadamy wtedy całymi pośladkami w dół. Ale jeżeli jest wszystko ok, wycofujemy się i tylko delikatnie dotykamy pośladkami krzesła. Ok. Góra. Trzy. Cztery.
5, 6, 7, 8, 9. Ok, jeszcze 10 powtórzeń. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ostatni raz. Super. Przechodzimy do dipów. Słuchajcie, ale to jest ostatnia seria, więc zróbmy 15 na koniec. Wydech w górę. 2, 3, wydech. 5, 6, 7, 8, 9. Nie zatrzymujemy się, jedziemy dalej. Góra. 2, 3, tylko 2. I góra, pięknie. Przechodzimy do podporu przodem. Pierwszy element, przypominam, to wspinaczka górska. Mocno spinamy brzuch. Wydech. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i jeszcze 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super! I przechodzimy teraz do pośladków. Góra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeszcze tylko 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super! I słuchajcie, ostatnie cardio. Przechodzimy do zeskoków sumo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Słuchajcie, dla niezmęczonych jeszcze jedziemy ostatni raz cardio. Powtarzamy to samo, co przed 30 sekundami. Gotowi? Go! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 10, 3, 4, 5, 6, 8. Super! I słuchajcie, dla najbardziej wytrwałych jedziemy trzeci raz cardio. Ze skoki sumo. Gotowi? Go! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, jeszcze 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super! Słuchajcie, ruszyliście się, jesteście ze mną. Bardzo fajnie. I teraz przechodzimy do stretchingu na koniec. Pierwsza pozycja, dajemy nogę na krzesło, uginamy przednią nogę i przenosimy lekko ciężar ciała do przodu. Wytrzymujemy 5 sekund, 2, 1 i zmieniamy na drugą nogę. Ok, jeszcze raz to samo. Słuchajcie, jeśli macie niestabilne krzesło w domu, to lepiej je oprzeć o ścianę. Pamiętajcie o bezpieczeństwie. Przy stretchingu też oczywiście. Ok? Druga noga. Rozluźniamy. I teraz dajemy wyprostowaną nogę na środek krzesła. Palce są zadarte i przeciwną ręką łapiemy albo czubki palców u stóp, albo kostkę. Jeżeli macie za duże przykurcze, możecie oczywiście też złapać za kolano, ale mam nadzieję, że nie. Jeszcze chwilka. Ok, przechodzimy do drugiej nogi. Możecie lekko ugiąć nogę postawną. Pamiętajcie o palcach zadartych. Jeszcze chwilę. I drugi raz. To samo ćwiczenie.
Okej, zmiana. Rozluźniamy nogi. Teraz łapiemy za ramę krzesła. Cofamy biodra do tyłu, stoimy w rozkroku i wykonujemy opad. Wzrok skierowany jest w ziemię, głowa się chowa między ramiona i dociskamy mocno klatkę piersiową w dół. Rozciągamy plecy, rozciągamy barki i tylnią część nóg. Jeszcze chwilę. Teraz ramiona schodzą powoli w dół, obniżamy pozycję. Możemy pogłębić rozkrok. Bardzo dobrze, jeszcze chwilę. I powoli podnosimy się w górę. I zaczynamy znowu od ramy krzesła. I powoli w dół. Większy rozkrok. Jeszcze chwilę. Podnosimy się w górę, łączymy stopy i wykonujemy przysiad podparty. Teraz będziemy rolować kręgosłup, żeby go powoli rozciągnąć. Zaczynamy od miednicy, głowa zostaje, ramiona zostają na ziemi. Powoli odrywamy ramiona, mocno rozciągamy plecy, głowa zostaje. I teraz otwieramy klatkę, głowa idzie w górę i przemach w tył. Jeszcze raz to samo. Wchodzimy powoli w dół. I przemach. I na koniec rozciągamy triceps. Jedna ręka w górę, uginamy ją za głowę. Łokieć nie wyprzedza głowy, blisko ucha. Dociskamy drugą ręką, spychamy łokieć ręki ugiętej w dół i wytrzymujemy w tej pozycji jakieś 5 sekund. Mocno spinamy brzuch, sylwetka jest wyprostowana. Ok, rozluźniamy ręce, powtarzamy na tą samą rękę. Ok, i jeszcze raz. Teraz 3 razy druga ręka. Plus. Jeszcze 2 razy. Plus. Słuchajcie, ostatni raz. Już jesteście prawie po treningu. Zrelaksowani, rozciągnięci, wzmocnieni. Rozluźniamy ręce, rozluźniamy nogi. Brawa dla Was, daliście radę.